So, I want to welcome you all. Chciałem was przywitać wszystkich. My name is Tribanga. Moje imię to Tribanga. I got this name. Otrzymałem to imię. In 1984. W 1984 roku. When I was a monk. W tym czasie byłem mnichem. A Hindu monk. Hinduistycznym mnichem. It's called Brahmachari. Ten rodzaj hinduskiego mnicha nazywa się Brahmachari. Traveling between Germany and India. Podróżowałem pomiędzy Niemcami i Indiami. Most of the time staying in the center for Vedic studies. Większość czasu spędzałem wtedy w centrum studiów nad Wedami. In Heidelberg. W Heidelbergu. And I was a monk there for 10 years. Byłem tam mnichem przez 10 lat. And I got many doubts. Miałem wiele wątpliwości. About my guru. Odnośnie mojego guru, przewodnika duchowego. My spiritual teacher. Mojego duchowego nauczyciela. About many things that were going on in this institution. Miałem wiele wątpliwości odnośnie wielu rzeczy, które miały miejsce w tym czasie w tej instytucji. Na zdrowie. It is normal all religious institutions. Zazwyczaj wszystkie religijne instytucje. In the whole world. Na całym świecie. In all times. We wszystkich czasach. Made many big mistakes. Popełniały wiele dużych błędów. And also good things. Ale także robiły wiele dobrych rzeczy. Like in the big society also. Tak jak w zwykłym społeczeństwie także to się dzieje. I was hoping to join a group. Miałem nadzieję, że przyłączam się do grupy. Where everything is perfect. Gdzie wszystko jest doskonałe. Or at least much better than everywhere. A przynajmniej lepsze niż to wszystko, co jest wszędzie dookoła. Proszę o włączenie telefonu. Yes. And I tried to maintain this belief, although there were many things that I could see that were not so good. Chciałem utrzymać tą wiarę w sobie, ale tam było wiele rzeczy, które nie były tak dobre, jak oczekiwałem, że będą. And I tried to not see them or to justify them. Ja, ale próbowałem ich albo nie dostrzegać, albo je usprawiedliwiałem. And then over the years it became so clear and it became very important for me. I przez lata stawało się to coraz bardziej wyraźne i coraz bardziej ważne dla mnie. To admit that it was good for some time to be and learn there. Że to dobre było, żeby przez pewien czas być tam i uczyć się. At already long time would have been better that I leave. Ale w którymś momencie stało się tam jasne, że lepsze byłoby dla mnie, że opuszczę to miejsce. And when I left, kiedy odszedłem? At the beginning I was very disappointed. Na początku byłem bardzo niezadowolony. And I went to into another. Rozczarowany. I went to into another extreme. I już stałem się popadłem w drugą skrajność. To reject everything that I was learning there and doing there. Że odrzuciłem wszystko to, czego się tam nauczyłem i co tam robiłem. And it took me another 10 years. Zajęło mi następne 10 lat. To sort out what was good and what was bad. Aby znaleźć. Ogarnąć, co było dobre, co było złe. Actually, and I found 80 or 90% of it was very good. I po tym okresie odkryłem, że 80% rzeczy, które mnie tam spotkały, były dobre. Only some deviations and some misconceptions. Jedynie, 10%. Jedyne
dewiacje i błędne zrozumienia, które w sumie zajmowały około 10%. Odchylenia, może nie dewiacje. Odchylenia, tak. Odchylenia. Wszystkie odchylenia i błędne koncepcje, które tam były, były nie więcej niż 10%. Deviations and misconceptions. And so after I left the ashram, po tym jak opuściłem ashram, I got married after 1 year. Po roku ożeniłem się. And I'm still married with a woman. I wciąż jestem żonaty z tą kobietą. And we had many problems. Oczywiście było wiele problemów. Also because I was still fanatic. Oczywiście, ponieważ byłem fanatyczny w tym czasie. Fanatyczny. In bhakti? Yeah. Actually not bhakti fanatic, but rules and regulations. Nie byłem może fanatykiem bhakti, ale byłem fanatykiem zasad i reguł i przepisów. Because bhakti is actually love. Ponieważ bhakti w rzeczywistości jest miłość, to jest miłość. I was not really very loving. Ja nie byłem tak naprawdę kochającą osobą. But my wife, she tolerated. Ale moja żona tolerowała to. And I learned much from her. I dużo nauczyłem się od niej. And our relationship got better and better. I nasz związek poprawiał się i poprawiał się. And now we live since 7 years in Vanaprastha. I od 7 lat żyjemy w takiej relacji, która nazywa się Vanaprastha. Maybe you can explain what is Vanaprastha? Is to live with as a couple. To jest taki rodzaj związku, kiedy żyje się jako para. At the center is the spiritual life, ale, not anymore. The center is not anymore the relationship. Ale centrum tego związku nie jest relacja pomiędzy tymi osobami, jedynie życie duchowe. And the strange thing is. Dziwną rzeczą jest to, że that the relationship became much better. Że ten związek stał się znacznie lepszy niż wcześniej. Before I was trying everything to have a good relationship. Ja wcześniej starałem się robić wszystko, żeby ten związek z moją żoną był, poprawił się i był lepszy. I utterly failed. Ale za każdym razem odnosiłem porażkę. I had to move out of the house. Musieliśmy się wyprowadzić z domu. We had a son together. Mamy jedno dziecko, syna. And we tried to hide from him the Bhagavad Gita. Próbowaliśmy ukrywać przed nim Bhagavad Gita i te wszystkie rzeczy. And this Krishna stories. I te wszystkie historie o Krishnie. And I told him many other stories. Opowiadałem mu za to mnóstwo innych historii. And when I spoke about Krishna, kiedy mówiłem o Krishnie, I only say Govinda. Mówiłem tylko o Govinda. So if he tells his friends about Krishna, jak mówiłem mu, jak będziesz mówił swoim przyjaciółom o Krishnie, he will say Govinda. Mów Govinda. And they will not wonder what is this. A oni będą się pytać, co to jest, nie będą wiedzieć. So we will not get any problems. W ten sposób unikniemy naszych problemów. But somehow he was always much more fond of the Govinda stories. His stories about Govinda. I on tę historię o Govindzie. Krishna actually. Coraz bardziej polubił tę historię o Govindzie. Then other stories that other children like. Niż te historie, które lubią inne dzieci. Which I was reading from the books for children. Czytałem z książek dla dzieci. Always he wanted this Krishna stories, or actually Govinda. I on lubił te historie o Krishnie, a tak dla niego znane jako historię o Govindzie. So in a way he helped us to come back to Krishna consciousness. W ten sposób on pomógł nam wrócić do praktyki świadomości Krishny. And he's a very nice devotee now. I on jest w tej chwili bardzo wspaniałym wielbicielem. And inspiring his parents. I zainspirował swoich rodziców. He's 19 years old now. I w tej chwili ma 19 lat. And he's going his own ways. Zaczyna żyć swoim własnym życiem. But in a very Krishna conscious manner. Ale jest bardzo świadomy Krishny, świadomy Boga. Before I became a monk. Zanim zostałem mnichem.
I studied classical guitars. Studiowałem grę na klasycznej gitarze. In Germany. W Niemczech. And I won a scholarship for advanced studies in Paris. I wyższe studia grę na gitarze ukończyłem w Paryżu. And when I became a monk. I kiedy zostałem mnichem. They told me this is all Maya. Skąd powiedzieli, że to wszystko to jest Maya, iluzja. Iluzja. I should know. I didn't touch the guitar for 10 years. I nie dotykałem gitary przez 10 lat. And yeah. Was the part of this then concept of misconception. Misconception. Yes. Tak, to było część od tych 10% błędnych koncepcji. And I missed the guitar very much. I tęskniłem za graniem na gitarze bardzo. And I again became a musician. I made a few CDs. I wróciłem do tego, zostałem muzykiem, nagrałem kilka płyt. Two of them are here. Dwie z nich mam tutaj ze sobą. But I made about 10. Ale myślę, że nagrałem w sumie 10. And I'm very happy to get this opportunity to play for devotees. I cieszę się, że mam tą okazję, że mogę grać dla wielbicieli. Because I always felt that the music is meant for to be played for God. Ponieważ zawsze myślałem, że muzyka jest po to, żeby grać dla Boga. My favorite composer is Bach. Bach. Moim ulubionym kompozytorem jest Bach. And he was once asked, what is the secret of music? I on uczył, co jest sekretem, tajemnicą muzyki. And I must say in German first. I ja najpierw powiem to po niemiecku. Nobody understands? Nobody. Okay, then not in German. Okay. It's so funny how he said it. He said, music which is not made for the pleasure of God. I on powiedział coś takiego, że muzyka, która nie jest wykonywana dla zadowolenia Boga. Even if it is played very expert. Nawet jeśli jest grana w bardzo doskonały sposób. Is only a howling like a dog and a horrible sound. Jest jak szczekanie psów albo jakiś inny okropny dźwięk. So actually many great composers understood that everything good comes from God. W rzeczywistości wielu wspaniałych kompozytorów rozumiało, że wspaniałe rzeczy pochodzą od Boga. And it should be used in the service. I powinno być użyte w służbie dla Niego. And I was not allowed in my ashram years to do this. Ale nie było mi pozwolone, aby grać w czasie, kiedy mieszkałem w ashramie. So I'm thank you that you're giving me this opportunity. Dziękuję Wam, że daliście mi tą możliwość tutaj teraz. Now I don't know what to start. Tak, nie wiem, co zacząć.